Obywatele i obywatelki, ludu pracujący Grzechosławii, towarzysze, rok 2015 był dla nas okresem próby oraz hartu ducha. Propaganda wrogów ludu połączona z podstępnym sabotażem zachodnich imperialistów doprowadziły bezpowrotnie do rozlamu, a następnie do upadku dumnej ojczyzny prosiaczników. Biedne, niewinne warchlaki, pozbawione wsparcia swego wodza, zaczęły popadać w destrukcyjne szpony krwiożerczych kapitalistycznych ideologii. Jednakże nawet w tych trudnych chwilach partia rządząca nie poddała się bez walki i w niecały tydzień od sądnego dnia zagłady, wraz ze wsparciem dzielnego narodu, utworzyła nową ojczyznę. Ostoję inteligencji, wysypkę spokoju pośrodku chaosu świata. I chociaż nowa, potężna Grzechosławia jest jedynie cieniem swej dawnej świetności, pamięć o zaszłych czynach pozostanie w sercach narodu, a imię bohaterów świńskich, którzy pomimo przeciwności losu podjęli nierówną walkę z antyrządową tyranią, będzie sławione po wsze czasy. Tak oto, po odbudowie dorobku naszych przodków, w pocie i znoju dotarliśmy do tej symbolicznej chwili. Chwili, jaką jest uzyskanie po raz kolejny 1 miliona wyświetleń. Z tej oto okazji wspaniałomyślna Partia Pracy Prosiaczej zorganizowała konkurs, w którym udział może wziąć każdy przedstawiciel ludu pracującego. Towarzysze, radujcie się, albowiem niezłomny jest naród Republiki Grzechosławii. Postępowe stanowisko partii rządzącej spotkało się z natychmiastowym uznaniem społeczeństwa. Świńscy przodownicy pracy nie śpią dzień i noc, aby wyrobić sławetne 300% normy łapkowania klipów. Gospodarka kanału prężnie się rozwija, wprowadzając wrogów ludu w stan osłupienia. Nie damy się zastraszyć imperialistycznym manipulacjom sabotażystów. Plwamy na wrogów systemu. Wspólną pracą wykonamy plan 3-letni i poprowadzimy kanał ku świetlanej przyszłości. Wiwat wielki wódz! Wiwat partia rządząca! Wiwat Republika Grzechosławii! A już tak w 100% na poważnie, obiecałem wam swego czasu konkurs i słowa dotrzymuję. Tak jak już kiedyś was informowałem, będzie do wygrania 10 kodów do gry Armored Warfare na unikalny czołg premium 5 tiera, jakim jest Chieftain MK6 Leader. Wspominałem również, że sam konkurs będzie miał podobną stylistykę do tego, który już kiedyś miał miejsce na moim kanale. Nie wiem, czy pamiętacie, czy jesteście na tyle starymi, zagorzałymi widzami mojego kanału. Niemniej jednak dawniej już podobny konkurs przeprowadzałem i wtedy chodziło o to, żebyście tworzyli prześmiewcze memy odnośnie działalności, którą prowadzę. Nieważne, czy tyczyły się samego kanału, czy filmów, które nagrywam, czy też mojej osoby. Dzisiaj stworzymy sobie coś nieco zbliżonego, po raz kolejny zasiądziecie do takich programów jak Paint, Gimp bądź też Photoshop i zaczniecie tworzyć swego rodzaju zdjęcia, obrazy, plakaty o charakterze czysto propagandowym. Tak, tak, ludziska, będziecie szerzyli propagandę Grzechosławii. Raczej nie inaczej. Jak to będzie wyglądało? No, kilka przykładowych obrazów, które już zwykliście widzieć na moim kanale bądź też na fanpage'u, przedstawiłem wam w tym momencie w tle. Wasze prace mogą być bardzo podobne do tych, które wam zaprezentowałem, albo też mogą być kompletnie, totalnie odmienne. Wszystko jest uzależnione waszymi chęciami, a także pomysłami. Możecie się opierać na jakichś archiwalnych zdjęciach z okresu II wojny światowej, na przykład na jakichś zjazdach wielkich głów państw socjalistycznych, które to zostaną odpowiednio przerobione. Możecie odnosić się do istniejących już plakatów propagandowych, które zostały wykreowane przez Blok Wschodni bądź też inne narody. Albo też wymyślić coś totalnie, kompletnie własnego, nie odnosić się do niczego, co już istnieje. Nieważne, czy stworzycie jakiś plakat sami od podstaw w programie komputerowym, czy też coś narysujecie kredkami, potem zrobicie zdjęcie i mi to wyślecie. Chodzi po prostu o świetną zabawę i przy okazji o pewną dozę kreatywnych pomysłów. Mam nadzieję, że prace będą fajne, że będą innowacyjne. Jeżeli naprawdę będą dobre, to w przyszłości również zaimplementuję je na poczet samego kanału, pokażę je na fanpage'u, a i przy okazji może nawet będę korzystał z nich w niektórych klipach filmowych.
Prace, które prześlecie, będę oceniał pod wieloma względami. Pod tym względem, ile ktoś się musiał napracować, żeby ją stworzyć, żeby uzyskać taki efekt końcowy. Pod względem tego, na ile ona jest dopracowana, na ile jest wycacana. Pod względem tego, czy jest śmieszna, czy nie. A jeżeli nie jest śmieszna, to na ile poważnie wygląda. Tak więc macie przed sobą naprawdę szerokie spektrum możliwości. Możecie tworzyć prace bardzo realistyczne, piękne, wręcz przerażające, bo mówimy tutaj w końcu o propagandzie Bloku Wschodniego, o propagandzie kraju, jakim jest Grzechosławia, lub też prace typowo prześmiewcze, które ewidentnie powodują powstanie banana na naszych rejkach. I powiedzmy, że aby te wasze twory jakoś strasznie monstrualnie się nie duplikowały, no to możecie odnosić się do szeroko pojętego tematu, jakim jest Grzechosławia. To nie musi się odnosić i tyczyć tylko mojej osoby, albo tylko kanału. Możecie też prezentować to, jak na przykład wyobrażacie sobie pojazdy pochodzące z Grzechosławii, wyobrażacie sobie, no nie wiem, czołgi pochodzące z Grzechosławii, albo samych grzechosławianinów. Czy na waszą inwencję twórczą, a co z tego wyjdzie? Pojęcia nie mam, szczerze mówiąc, aż strach pomyśleć. Może jest to głupi pomysł, może to będzie całkiem fajne i mądre, nie wiem. Zobaczymy, na jakie pomysły wpadniecie. I na dobry koniec pragnę zauważyć, że nie chcę, żebyście wysyłali mi po prostu szeroko pojęte zdjęcia z czarnych, mrocznych czeluści internetu. Tutaj nie o to chodzi, żebyście zobaczyli zdjęcie, no nie wiem, samochodu, który wygląda jak świnia, bo ktoś sobie taki samochód wybudował i mi to zdjęcie prześlecie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście sami coś stworzyli, żebyście jakoś zmodyfikowali ten obraz. Żebyście troszkę czasu na to poświęcili, żebyście troszkę pracy w to włożyli, żebyście troszeczkę rozwinęli swoją inwencję twórczą. W temacie kolejnych szczegółów konkursu, maksymalnie wysyłacie mi 2 tego typu zdjęcia, obrazy bądź też plakaty propagandowe. Nie więcej, jeżeli ktoś mi wyśle 3, 4 albo 10, nie będę tego sprawdzał. Rezultaty swojej pracy wysyłacie na maila tumyślnikgrzegorz@wp.pl, którego widzicie teraz na ekranie, i wysyłacie je, powiedzmy, do... Załóżmy, do kolejnego piątku, nie do tego piątku, który będzie miał miejsce teraz, ale do następnego piątku, maksymalnie do godziny 23, czyli do 12 lutego do 23. Jeżeli wyślecie mi coś po tej dacie, już nie będę tego sprawdzał. Myślę, że powinniście podołać, to jest naprawdę masa czasu, przed wami jeszcze weekend, tak więc na spokojnie, na luźnego Janusza dacie radę. Nie wiem, czy pomysł na ten konkurs jest dobry, czy wam się spodoba, czy też może jest dla was idiotyczny, no ale akurat na taki pomysł wpadłem, zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz poza samym konkursem to ankieta na jedną z nadchodzących serii, które nagram na kanale. Ankieta ta będzie się znajdowała na moim fanpage'u na Facebooku, ankieta ta również będzie się znajdowała, a w zasadzie odnośnik do niej umieszczę w opisie pod tym filmem. Będziecie tam mieli zbiór gier, o których ostatnio było dosyć głośno na moim kanale, myślę, że które chcielibyście na tym kanale zobaczyć. No i oczywiście oddacie jeden głos na jeden z tych tytułów. Myślę, że różnorodność gier, które wam zaprezentuję, powinna was spokojnie zadowolić, dlatego że pojawią się tam prawdziwe sławy, takie jak potężny Half-Life 2, Dark Souls Prepare to Die Edition, War Leader Class of Nations, Stalker, Zew Prypeci, City Skylines, Metro Last Light, bądź też Gorki 17. Jestem pewien, że to są produkcje, które większość z was na pewno bardzo mocno chciałaby na tym kanale zobaczyć. Oczywiście o tych grach było dosyć głośno. Swego czasu, stosunkowo nawet dosyć niedawno, przy założeniu, że naumyślnie nie przedstawiłem tam żadnego Total War'a i nie przedstawiłem tam ani Gothica 2 Noc Kruka, ani też Wiedźmina. Myślę, że na tego typu dłuższe gry jeszcze przyjdzie czas. Tak więc zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, zachęcam do wzięcia udziału w ankiecie, macie wpływ na to, co się na tym kanale dzieje i będzie się działo w przyszłości. Mam nadzieję, że klip filmowy wam się podobał, mam nadzieję, że jesteście ukoncentrowani, piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Z mojej strony to tyle, hej ludziska. Heh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